Hej, hej, hej. Następna sesja w EasyOS i dzisiaj przećwiczyliśmy sobie taką sytuację, że tutaj mamy ściągę, jak zrobić, żeby nagrywać z dźwiękiem. I to zrobiłem taki nowy folderek na tej zasadzie, że prawy klik, New Directory, i tutaj zrobiłem FFmpeg, ale teraz zrobimy Easy. Create. I jak się tutaj teraz wejdzie, prawy klik znowu i w window mamy terminal here. I jak na tutaj sobie zrobimy trzeci, żeby się nam nie mieszały. Ctrl C. I do tego Easy. Otwieramy sobie tutaj window terminal here. I na prawym kliku paste. I teraz gdybym zrobił enter, to by zaczął nagrywać. Tutaj oczywiście swoją rozdzielczość ekranu trzeba wpisać. To można zrobić zwykłe zdjęcie ekranu i popatrzeć, jakie ma wymiary. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. A żeby z tego wyjść, tutaj mamy ten sakura, który się nagrywa, trzeba po prostu Q wcisnąć.